W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Naszym gościem Artur Sowiński. Powiedz, jak czujesz się przed rewanżem z Jewtuszko? Znowu zafundujesz mu taki, no nie nazwę tego lucky punchem, bo to chyba lucky nie było, tylko po prostu nagłą śmierć, można powiedzieć, porównując do hokeja. Witam wszystkich. Czuję się dobrze. No, na pewno będę się starał wygrać walkę z Maćkiem, no, czy to ponownie przez knockout, czy przez jakąś inną technikę. No, nie mogę teraz powiedzieć, że na pewno go znokautuję, ale na pewno będę starał się skończyć walkę przed czasem. Pytam z tego względu, że na treningu medialnym to przed chwilą mogliśmy zobaczyć, jak twój, nazwijmy go kolega, przewracał się po dwóch ciosach prostych i ty dobijałeś go na ziemi. No i tak skojarzyło mi się, że chyba taktyka będzie podobna. To znaczy, no taktyka no, na pewno jest podobna, w sensie, jeżeli będzie Maciek miał nieszczelną gardę, ja to zauważę, no to oczywiście będę się starał to wykorzystać, ale no, jak wyjdzie w walce, to zobaczymy. No, rywal ma dużą głowę, to chyba jest w co bić. No, dużą głowę ma, to raczej w szczękę się celuje, a szczękę ma taką normalną. A więc... A powiedz, jest jakiś stres przed tą walką, bo w zasadzie można powiedzieć, że oczy kibiców będą zwrócone, myślę, w twoją stronę. Na pewno jego fanklub także odezwie się na hali, no ale po tym, co pokazałeś w pierwszej walce, to pewnie oczekują właśnie od ciebie, no może, nie wiem, czy powtórki aż tak szybciej, ale czegoś w tym rodzaju. To znaczy, no kibicem wydaje mi się, że będą podzieleni, że no wiadomo, Maciek ma bardzo dużo kibiców, ja też mam, no na pewno też mamy takich wspólnych, że kibicują zarówno Maćkowi, jak i mi. No, zapomniałem pytania. Czy jest stres przed tym pojedynkiem? Czy jest stres? Znaczy wiesz co, no stres na pewno jakiś jest, ale nie jest to na pewno jakiś taki paraliżujący, że wejdę do ringu i nie będę wiedział, co zrobić. No, wiadomo, no, bijemy się, jest to duża gala, duża organizacja, duża stawka. Stres na pewno jest, ale absolutnie on nie przeszkadza, on motywuje, to jest, pozwala lepiej działać. Ostatnia walka chyba niezbyt udana, bo tam no contest się teraz ostatnio pojawiło. Powiedz coś o tym pojedynku, co tam się stało, co tam się wydarzyło, bo nie wszyscy kibice mieli okazję zobaczyć. No tak, no ostatnią walkę miałem w Irlandii, na gali Celtic Gladiator. Tam nawet nie z winy organizatora, co z winy osoby, która była odpowiedzialna za dobranie składu sędziowskiego. Okazało się po walce niestety, że bodajże dwóch na trzech sędziów punktowych było mocno związanych z klubem mojego przeciwnika. No, a więc tym samym złożyłem protest, co do, powiedzmy, takiej obiektywnej oceny sędziowskiej. No i organizator uznał, rozpatrzył pozytywnie mój protest i walka została uznana za nieodbytą, no contest. Powiedz, między tobą a Jewtuszką jest jakaś zła krew, bo ty się wydajesz tak spokojnym, można powiedzieć, zawodnikiem, że no pewnie jakby ktoś obok ciebie nawet w tym momencie przeszedł, to by w życiu nie powiedział, że ty walczysz w MMA. To znaczy nie, no złej krwi przynajmniej ja nie czuję, no z mojej strony na pewno nie ma, może słusznie zauważyłeś, że jestem dość spokojnym zawodnikiem, no i, znaczy ogólnie osobą i tak no nie mam do nikogo żadnej urazy, do Maćka też na pewno nie, no ale wiadomo, to jest walka, będziemy się starać wygrać ten pojedynek, tak samo ja, tak samo on, no i dlatego... Tutaj no, nie ma miejsca na przytulanie, tutaj no, będą ciosy i będzie zadawanie bólu. Twoja pierwsza walka z Maciejem Jewtuszko była bardzo oczekiwana i też chyba zakończyła się jednym z najbardziej niespodziewanych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o rok naszego MMA. Powiedz, czy w związku z tym twoje oczekiwania przed tą walką są większe czy mniejsze? No bo wtedy wszyscy mówili, Jewtuszko wraca, walczył w WEC, walczył w UFC, gdzie on tam nie walczył? Proszę. No właśnie, w KFC też. I nagle się okazało, że szybciutko i elegancko przegrał. Jak to jest przed tym pojedynkiem? Łatwiej ci będzie teraz, trudniej? To znaczy, ja pochodzę do tego pojedynku tak jakby tamtego nie było. W sensie nie mam żadnej taryfy ulgowej, w związku z tym, że ostatnio bardzo szybko i efektownie mi się udało go pokonać. Teraz jest
od tamtej walki już minął rok, a więc wiadomo, ja trenuję, on trenuje, jesteśmy no, innymi zawodnikami. Walka może się potoczyć tak samo, ale równie dobrze może iść w kompletnie inną stronę. No i dlatego na pewno, tak jak mówię, nie mam taryfy, nie czuję, że mam taryfę ulgową, po prostu no i podchodzę jak do każdej innej walki, czyli na 100%. Ja trenuję, powiedziałeś, ty trenujesz, no jakbyś trochę o tych treningach, o tych przygotowaniach, o tym pojedynku mógł opowiedzieć. Jak one wyglądały, gdzie się przygotowywałeś, z kim? Przygotowania u siebie w klubie, czyli Silesian Cage Club Katowice. Bardzo dużo chłopaków mi pomagało spoza klubu, ze względu na to, że Maciek jest z Mańkutem. My w klubie mamy bodajże tylko dwie osoby leworęczne, dlatego przyjeżdżało do nas dużo leworęcznych zawodników, za co im serdecznie dziękuję. No i na pewno to, że przyjeżdżali, pomagali, zaowocowało w tym, że od strony stójkowej, od strony walki z leworęcznym zawodnikiem jestem lepiej przygotowany. No właśnie, miałeś okazję walczyć, o czym tutaj dzisiaj wspominałeś, w Irlandii. Jak się to skończyło, tak się skończyło. Jest teraz ten rezultat, no contest. Powiedz, widziałeś, jak to wygląda, jak wygląda robienie gal tam? Teraz będziesz uczestniczył w gali, która jest cała już wyprzedana, duża hala w Warszawie. Jak byś ocenił, porównał to, co tam zostałeś i to, co tutaj w Polsce podczas galka jest, obserwujesz? To znaczy, w Irlandii gala Celtic Gladiator jest po prostu innym formatem gali. Jest to mniejszy format. Tutaj gala KSW, no, nawet na, jeżeli nie patrzeć na Polskę, tylko na Europę, no to jest to naprawdę poważna gala, duża. Dlatego no, nawet chyba nie ma co porównywać tych gal, bo po prostu no, jest to inny format. No, tam przychodzi dużo mniej ludzi, nie wiem ile przychodzi tam, ale przychodzi mniej. No, jest to mniejsze widowisko, mniejsze show. Mniej znanych zawodników, a tutaj jest, no wiadomo, porządnie wszystko zrobione, jest dopięte na ostatni guzik, bo tak musi być, bo jest duża widownia przed telewizorami, są widzowie na żywo, no tutaj jest inny format po prostu gali. Na ile masz podpisany kontrakt z KSW? Ile jeszcze walk ewentualnie czekacie? Wiesz co, no nie mam pojęcia, znaczy mam pojęcie, jakbym zerknął w kontrakt. Ja ten kontrakt podpisywałem jakieś 5 walk temu, 4, no, to jest moja szósta walka, czyli chyba jakieś 4 walki temu i po prostu nie pamiętam. Około chyba 4 mi zostało. No, rozumiem, że będziemy dzisiaj oglądali na galach. Tak. No, wiesz, no, moim zamiarem, planem jest zdobyć pas, no to trudno, żeby potem mistrza nie oglądać na przyszłych galach. Jasne, to mistrza będziemy pewnie oglądać, a jeśli chodzi o te plany takie bardziej europejskie, ty już wiesz coś? Jakieś czekają cię w najbliższym czasie, w przyszłym roku już jakieś pierwsze plany są? Nie, w tej chwili mam po prostu tak, no, tylko tą walkę przed oczami i na tej walce się skupiam. Co będzie później, no to oczywiście pomyślimy, postaramy się tam z trenerem wybrać jak najlepsze oferty i tak dalej, ale w tej chwili jest tylko gala KSW i tylko walka z Maćkiem. Ale rozumiem, że spać spokojnie możesz przed tą walką. Raczej nie ma jakichś ogromnych takich emocji, które powodowałyby, że strasznie się nią przejmujesz i strasznie ją przeżywasz. Nie, tak jak mówię, że śpię spokojnie, wiadomo, tam jakieś emocje związane z walką są, ale to jest naprawdę tak już... Mówiłeś o kibicach, duża ekipa przyjedzie tutaj cię dopingować, coś wiesz na ten temat? Już tam nie mam pojęcia, tutaj właśnie spotkałem przed chwilą na podpisywaniu plakatów parę osób ze Śląska. A więc pozdrawiam ich też. No, a więc wiem, że na pewno ze Śląska kibice też się wybrali, ale dokładnie jaka ekipa będzie mi kibicować, nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.